W ostatnim okrążeniu, a na ostatniej prostej tej kampanii wyborczej zostało do ciszy wyborczej 33 godziny. To 33 godziny, które też na pewno będziemy jak całą kampanię spędzać wśród mieszkańców naszego województwa. Jesteśmy tutaj ci jako kandydaci Koalicji Obywatelskiej w tych wyborach do parlamentu, zarówno do Sejmu, jak i do Senatu jest pan mecenas Edward Rzepka. Chcieliśmy z tego miejsca przede wszystkim podziękować za tę kampanię wyborczą, za naprawdę setki świetnych rozmów, jakie codziennie odbywaliśmy, liczone już dzisiaj w tysiącach z mieszkańcami województwa świętokrzyskiego. Ja muszę powiedzieć, że przeżyłem w swoim życiu naprawdę bardzo wiele kampanii wyborczej i jestem dzisiaj dumny jako przewodniczący Platformy Obywatelskiej w tym regionie z całej tej listy, jaką mamy z tych wszystkich osób, których dzisiaj część z Państwa macie przed sobą, bo 32 osoby na liście to 32 osoby naprawdę codziennie ciężko pracujące, codziennie rozmawiające z mieszkańcami zarówno na ulicy, na skwerach, w parkach, na mniejszych i większych bazarach, placach targowych i powiem, że są wśród nas osoby, które nie są członkami Platformy Obywatelskiej. Jestem im wdzięczny, że zdecydowały się kandydować i przede wszystkim, że tego kandydowania swojego nie potraktowały jako przygodę, ale przede wszystkim jako misję, by przekonać Polaków, mieszkańców województwa świętokrzyskiego do tego, że właśnie Koalicja Obywatelska jest najlepszą alternatywą dla Polski. Ale ta kampania wyborcza miała też bardzo wiele emocji. Codziennie rozmawiając z ludźmi, oni też tymi emocjami się z nami dzielili. Te rozmowy były raz lepsze, raz w tonie bardziej koncyliacyjnym. Często też również rozmawialiśmy z przeciwnikami. Jedno na pewno się w tej kampanii wyborczej przewijało. Bardzo podzielone społeczeństwo. Często słyszałem od ludzi, z którymi rozmawiałem, że panie pośle, wy może nie byliście idealni, ale za waszych czasów społeczeństwo nie było tak podzielone. I rzeczywiście często rozmawialiśmy i ludzie podawali konkretne przykłady, jak już brat z bratem, sąsiad z sąsiadem, przyjaciel z przyjacielem dzisiaj przestają się do siebie odzywać. Ja w tej kampanii również wystąpiłem i zaapelowałem do Jarosława Kaczyńskiego po jednym z takich przykrych zdarzeń, jakie miało miejsce w Kielcach, o to, żeby on zmienił język tej kampanii wyborczej, żebyśmy zasypali te rowy między Polakami. I niestety nie doczekałem się odpowiedzi od Jarosława Kaczyńskiego, a wprost przeciwnie, najpierw kilka dni temu usłyszeliśmy o tym, jak mówił o przyszłości budowaniu nowej elity ekonomicznej, obrażając przedsiębiorców, a wczoraj w Sosnowcu sam nie mogłem wyjść ze zdziwienia, jak powiedział, że on buduje nową elitę polityczną. Nową elitę polityczną, której przeciwników nazwał wrogami, mówił o tym, że już są piętnowani i że piętnowani będą później. Ja z tego miejsca chciałem zapewnić wszystkich Państwa, że Koalicja Obywatelska oprócz tego, że ma świetny program dla Polski, oprócz tego, że ma świetny program dla województwa świętokrzyskiego, idziemy do tych wyborów po to, żeby budować lepszą Polskę, ale dla wszystkich. Nie dzielać Polaków na lepszych i gorszych, ale budować dobrobyt dla nas wszystkich. Dziękuję, proszę Państwa. Już powiem o wyborach, ale z jedną sprawą się nie mogę powstrzymać. Po prostu jedna z najfajniejszych informacji od dłuższego czasu, ten Nobel dla Olgi Tokarczuk. No, świadectwo siły naszej literatury po prostu. No, o tym, nie? Księga Jakubowy, która była taką próbą nawiązania do Henryka Sienkiewicza, Olga Tokarczuk mówiła, że to było pisane przeciw Sienkiewiczowi. Ale prawdę mówiąc, przez to mamy taki absolutny komplet. Od Henryka Sienkiewicza do Olgi Tokarczuk. Siła polskiej literatury, siła polskiej kultury. Strasznie się z tego cieszę, nie mogę się powstrzymać przed tymi dwoma słowami komentarza. Mam nadzieję, że różnorodność polskiej kultury i różnorodność postaw wśród Polaków będzie szanowana przez rządzących. Na pewno nie służyły temu słowa Jarosława Kaczyńskiego o piętnowaniu wrogów. Myśmy w tej kampanii nikogo nie piętnowali. Za jedne z najcenniejszych swoich rozmów uważam także rozmowy z zwolennikami Prawa i Sprawiedliwości. I uważam, że mój osobisty triumf nad Jarosławem Kaczyńskim polegał na tym, że uścisnąłem setki rąk ludzi, którzy będą wybierali PiS, ponieważ pożegnaliśmy się w zgodzie, jak Polak z Polakiem, szanując swoje różnice. Jestem przekonany, że nasza oferta i to, co mamy do dania z siebie Polsce, wygra w tych wyborach 13 października, już za chwilę. Ale szanuję inne poglądy i uważam, że Polska niszczeje, kiedy tak naprawdę elita PiSu i jej przywódca wprowadza waśnie, kłótnie i wyzwiska między Polakami. 13 października połóżmy kres tej polityce. I mam wrażenie, że część zwolenników PiSu jest podobnego zdania.
wszystkim Państwa, których spotkałem na kampanii na szlaku, a to była pierwsza kampania w moim życiu. Bardzo dziękuję za emocje, za uśmiechy, za uwagi, za krytykę. Jestem po prostu Waszym dłużnikiem. Bardzo dziękuję.